Siema, pokażę wam na dzisiejszym odcinku fajny zysk z sprzedanych kart Kamińskiego. Sprzedałem go chyba ponad 70, więc zobaczcie sami, jak to wyglądało. Fajnie da się zarobić. Zapraszam do oglądania. Napiszcie komentarz. Jakiś fajny. Nie wiem, może też coś inwestujecie, więc napiszcie komentarz. I zapowiadam, że niedługo będzie kariera koroną Kielce. Jo. Kupię sobie Kamińskich po 500, ale to pewnie będzie działać przez chwilę tylko w ten sposób. Licytujemy tych wszystkich Kamińskich po 500 i ich sprzedajemy. A czemu ten ma minutę? O, i zobaczcie. Pyk. O, ile ich jest? 15. 15 Kamińskich i 13 Kamińskich sprzedanych po 700. Poszedł nawet za 750. Niesamowite to jest po prostu. Niesamowite. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ja pierdzielę. Dobra, mam. Udało mi się za 450 Kamińskiego. Kolejny za 500 udało się. Kolejny za 500. Za 5 koła ktoś... Ktoś się pomylił, kupił za to 5000. Jaki kretyn. Nie no, ten przebił mnie, nie? Po prostu. I chciał zalicytować i przebił cały ten. Jaki dziad. Tak, kolejny 4 Kamiński. Słuchaj, jakbym wziął takich 200, nie? To bym przecież zarobił chyba albo 20, albo 200 tysięcy. No. Dadzą teraz jeszcze. Po 700. O, dobra, leci. Po 500, czyli 200 zysku. No, więc niestety walczymy jednak z jakimś Polakiem śmiesznym, bo on też chce te karty, a ja mu nie dam. Ja będę o nie walczył. Tylko nie opłaca się już tego brać po 500, nie, nie opłaca się brać po 600, ponieważ no to już jest przegięcie troszkę. Ale on mimo wszystko bierze po te 600, nie? No, przebija mi wszystkie, nie? On bierze je za 550 teraz, czyli zarabia 150 monet. No, bo to jest 100 monet. No, już się zabiera za to, już bierze za TT, nie? Ale za 550 się postaram brać. No, ale jak już będzie po 600, to już się totalnie nie opłaca. Dobra, bierzemy kolejnych. Ja widzę, sprzedało się już 17 Kamińskich. No. Nawet można spróbować ich wziąć za to 600. Już zaryzykuję, wezmę chociaż tych dwóch za 600. Będziecie mieli jakieś 83 monety. Na plusie. No, bogaty inwestor. A spróbuję wystawić Kamińskich. Widzę, spróbuję wystawić Kamińskich po 750. Zobaczymy, czy zejdą. No ja to robię bez żadnego poradnika. Sam sprawdziłem, musiałem kupić Kamińskiego i sprawdziłem, że faktycznie da się ich licytować i fajnie sprzedawać. Się Kamiński się sprzedaje, ale zdecydowanie tylko po 700. Po 750, jak sami widzicie, krążą. A 700 się ładnie sprzedaje. Ten został jeszcze jedna sztuka, ale zobaczcie. A więc podsumowując. Kupiłem łącznie 50 Kamińskich. I tak. Tutaj
Misklikiem, ten pierwszy, jeden z pierwszych Kamińskich poszedł za 600 miesiąc, nie wiedziałem do końca ceny. I później wszystkich były po 700, 750 się średnio sprzedaje. Później troszkę, kilka minut, około 3 minuty czekałem, żeby 750 się sprzedało, a 700 schodzą od razu. I sprzedałem właśnie tych 46 Kamińskich. O, tutaj jeden niestety poszedł za... Albo nie, przewidziałem mi się coś. I tutaj mam jeszcze dwóch Kamińskich. O, widzicie, mówiłem, macie. I od razu dwóch zeszło. Niestety tutaj mogłem dużo stracić, bo kupiłem ich za 300 westhamowców i sprzedaję ich po 500 za 12 godzin, się powinni sprzedać. Tak czy siak zarobiłem na tym sposobie naprawdę ogromne, nie ogromne, fajne pieniążki po prostu. Fajne pieniążki, które naprawdę pomogą mi w kupieniu sobie na przykład Gabriela Jesusa, nie? Tak samo tu mam jeszcze w Tomku w Miele już poinwestowane, oni są teraz po 1400, więc już mam jakiś malutki zarobek. Więc jeżeli chodzi o to, no to naprawdę opłacało się brać, widzicie, 50 Kamińskich. A dobra, żeby było równo, że równo tych 50 Kamińskich, to jeszcze jeden ostatni, albo nie, dobra, on ma, kurczę, blaszka. Nie mogłem brać znowu te wszystkie karty, nie? Cały rynek praktycznie tego jest. Nie będę już ruszał mu tamtych kart, ale wezmę wszystkich, spróbuję po 450. Wezmę jeszcze z 20 tych kart. Wezmę jeszcze 20 z tych kart i będziemy... Będziemy już kończyć sposób ten zarobkowy. I tak się ich brało. Oj, i widzicie, żebym się pomylił, na całe szczęście, no. To, że nie ustawili ceny na przykład 800 wzwyż, że mogę jeszcze licytować, to mnie uratowało. O, i tych sobie wszystkich weźmiemy. No, cały rynek Kamińskich praktycznie został przekrzesany przeze mnie. Zobaczcie, 7 minut, tu jest dopiero trzecia strona, nie? A tu już jest... Widzicie sami, co tu się dzieje. Więc spróbuję nawet jeszcze może jakichś małych za 400. I zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc o, bierzemy kolejne 20 kart. Niestety tutaj nam przelicytowali. To już tak na koniec gry, Sliwka, na pewno się jeszcze będę jakoś musiał dać radę. Chociaż jak ja tu nagrywam, nie wiem, kiedy to wrzucam, ale mam 8200, czyli mam srebro 1 i nie powinienem z tego srebra 1 spaść. A to są naprawdę... O, nie widać, jest glitch. Czy mi przebyli? Można ich brać po 550. Brałem po 600 też, ale to już jest takie, były raczej wyjątki bardziej. Już brałem je mniej pod uwagę, jakoś taki mniejszy zarobek. Tu nie jest ogromny, bo 150 monet plus naliczyć prowizję, to też będzie minus około 20 monet. Ale myślę, że coś tutaj się da podziałać z tymi Kamińskimi. Może jutro, jeżeli będzie się to dało robić, to jutro też sobie porobimy to. Porobimy sobie też w ten sposób. No i taką gierę fajną. Ja to pewnie wrzucam w poniedziałek, to nie wiem, czy ten sposób będzie działał. O, i bierzecie tego Kamińskiego, wystawiacie go za 700. Pyk, tu są kolejni Kamińscy. I będzie równiutko 50 sprzedanych Kamińskich. Za 600 to już, 650 już nie biorę, bo to nie ma sensu. No, niby tak. O, jest równa 50 sprzedanych Kamińskich. Super. Naprawdę polecam. Takim, jeżeli nie macie dużego budżetu, to naprawdę fajnie sobie tutaj pozarabiać na Kamińskim. Tutaj widzicie, kolejny będzie. Kolejna pula kart Kamińskich będzie
Więc kolejny wystawiony. Fajny zarobek, bardzo fajny zarobek. Jestem na webapie, to zaraz będę kupował i sprzedawał. Więc jeszcze będę mimo wszystko kontynuował. Tam kogoś chyba sprzedali. Albo przebi. Nie, sprzedają się po prostu. Sprzedają się kamienicy. Fajnie to wygląda. Można wziąć jeszcze jednego. Tam też przebijają na pewno tych. 450 to jest dosyć atrakcyjna cena do przebicia. O, widzicie? I tego już nie warto brać, ale tego można podbić. Tego można podbić do 550. Tego można podbić do 550. On jedyny co powinien zrobić, to ten co ze mną się teraz bije o te karty, to wziąć przede mną kolejną 10, dwie strony kolejnych kamieńskich zalicytować. I wtedy ja bym już tego nie ruszał i on by zalicytował za 550, miałby większy zarobek, ponieważ no, ja bym tego nie podbił, nie? Więc to tu akurat kolega jest albo bardzo śpiący, no albo ma problemy po prostu jakieś. Nie wie jak działa handel, ja też mało wiem, ale jednak takie podstawy myślę, że wiem. No, tu bierzecie kolejnych chemickich po 550 i sprzedajecie za 750, czyli macie tu 150, tak? 150 monet, niby niedużo. To już jest faktycznie niedużo, ale no grosz. Na 100 monet każdym na luzie będziecie mieli, a to jest najważniejsze. Bierzecie 100 takich kart, macie 10 tysięcy. Bierzecie właśnie, załóżmy 1000 kart, nie ma ich na rynku co prawda jeszcze tylu, ale to już byście mieli te 100 koła powolną drogą, bardzo powolną drogą, bo da się zainwestować w karty takie grywalne. Kamiński też jest fajny na początek. Więc nawet myślę, że na początku gry on powinien, bo on jest fajny do ewolucji, nie? On jest fajny do ewolucji. Szybki chłopak. Szybki chłopak z Polski. Więc taki sposób na zarobek wam pokazałem. Siema. Długi film, mimo że handlowy, ale trudno. Pogadałem.